Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Mass Effect. Z racji, że ostatnio już zabraliśmy się za misję przyjaciół, to też tego trzymajmy się i tym razem, gdzie zajmiemy się zadaniem, jakie otrzymaliśmy od Garusa. To związane z tym całym doktorkiem, który bardzo lubuje się w przeszczepach. I gdzieś na pograniczu Keplera wylądował, Newton niekoniecznie, o Herschel. Tak, to chyba temu na imię było. I żadnych getów nie ma? No dobra, zaczynamy. Skanowanie. O, a to tak samo z siebie? A to zaraz sprawdzimy te MSV, co to może być. No niestety. O, a jednak. Trzeba do końca skanować. Podróż. Co my tu ma... Nie! Podróżuj! Nie ten przycisk. Za dużo wieśka ostatnio. Mylą się później te gry. Badanie. Podczas skanowania tego pola udało ci się odkryć duże złoża platyny. Okej. Okay. I słusznie też podpowiadacie w komentarzach, że tych złóż czy miejsc jest dużo, dużo więcej niż wymagania, jakie mamy co do skanowania przy różnych miejscach. No i okazuje się, że na przykład, jeżeli chodzi o ten Hell 3, to mamy więcej niż gra wymagała, bo wymagała od nas 6 skanów, my już mamy 7, więc ta misja jest jak gdyby zaliczana. Fajna sprawa. Co tutaj mamy? Podróż. Fedele to modularny przenośnik klasy Kowloon, zaprojektowany przez ludzi. Poza standardowym lukiem towarowym do kadłuba dołączone jest również kilka modułów badawczych. No to lecimy na pokład, zobaczymy, o co tam chodzi. No tu zdecydowanie bierzemy Garusa, tutaj do oddziału. I może Liara coś tutaj też prowadzisz, trochę biotyki w nasz świat. A gdzie jakiś komitet powitalny? I co wy tacy wysocy? A, stopień. Wszystko rozumiem. Okej, idziemy. I żeby nie było, widzę te czerwone kropki. Zawsze widzę, tylko zawsze mam też nadzieję, że może da radę jakoś dogadać. Odciągnąć ich od złych wizji. Walki i umierania. Nie? Obiekcie eksperymentalny? Czymś więcej niż tylko klonowaniem narządu. Tam są. A ktoś tu nie biega bliżej nas? Coś jest! Odejdź! Coś tu biegało, trzeba było zlikwidować. O, idealnie! Plecki. To pytanie, czy właśnie nie ratujemy doktorkowi skóry, patrząc na to, co ma tutaj miejsce. Bo... to nie wygląda jak zabezpieczony obiekt badań. Macie coś? Macie kogoś? Klucze wybuchów? Żadnych skrzyń? Jeszcze może szybko spojrzę tam. Jako, że zgodnie z zasadą lizania ścian... chciałem sprawdzić wszystko, ale widać. Te łobuzy pozabierały. To, co na tym statku najważniejsze, najdroższe. Coś wartościowe. O. Pusto. Garus? Pusto. Przejścia nie ma. Coś tu jest. Dziękuję. O, dzień dobry. Dziękuję za uratowanie mnie przed tymi stworami. Komandorze, to on. To doktor Saleon. Co? Nazywam się Hart. Doktor Hart. Proszę, zabierzcie mnie stąd. Czekaj, gra cię podpisała jako Saleon. Coś tu nie gra. Jesteś pewien, że to on? Tym razem nie uciekniesz. Wyciąłbym ci organy, ale nie mamy na to czasu. Oszalałeś! On oszalał! Proszę, nie pozwólcie mu tego zrobić! O, czas umierać, doktorku? To ciekawe, ale w sumie... Najchętniej bym czas umierać wybrał, ale zastanawia mnie, w jaką stronę idzie ustąp. Czy możemy go jakoś pojmać? Wyciągnąć z niego jakieś informacje? Może to nie taki głupi pomysł, Garus? Przemyślmy to. Zabierzemy go. Oddamy pod sąd. Ale mamy go. Nie możemy pozwolić, by uciekł. Nie teraz. Pomyśl, Garus. Jeśli umrze, nie dowiemy się wszystkiego. Zabierzemy go, przesłuchamy i wsadzimy do paki. Ja... Dobrze, masz rację. Masz dużo szczęścia, Salarianinie. Darowano ci życie. O, dziękuję bardzo. Ty uciekasz? A więc zginie tak czy owak. Jaki był w tym sens?
Nie wiem, co to się wydarzyło, ale powiem ci. Nie można przewidzieć ludzkiego zachowania, Garus. Ale można na nie odpowiednio zareagować. I to właśnie się liczy. Ta. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek spotkał kogoś podobnego. Cóż, chyba na tym skończymy. Instrumenty medyczne Saleona są obryzgane krwią wielu gatunków. Jasnobłękitna, fioletowo-pomarańczowa. Wiele z tych plam jest ciemno-czerwonych. Jednak jego praca tutaj została zakończona. Czas wracać na Normandię. Saleon... To skomplikowane, co się wydarzyło, bo... Wychodzi tak, jakby on i tak miał zginąć, niezależnie od wszystkiego. A... Zmień na Omnizel, weź wszystko. No miałem trochę nadzieję, że uda się go wziąć jednak do nas i go przesłuchać, ale no... Za bardzo nie dawali nam takich możliwości. Swoją drogą, w stosunku do tego, co mieliśmy z naszym kolegą Wrexem, to tu poszło nad wyraz sprawnie. Karabin snajperski, to tak. Zredukuj do Omnizelu, resztę weź, przetestujemy w bazie. Co warto, co nie warto. Co by nie było, kolejne punkty i misja przyjaciela. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. O, kolejny snajperski. A, weź. To zawsze można później przerobić na Omnizel. No, wychodzimy stąd. Czas wracać na Normandię. Tylko pytanie, kto oddał strzał? Pomyślałem, że walniemy go z bara. Była taka podpowiedź też w komentarzach, na przykład ta misja z kolonistami. Jeżeli nie chcieliśmy ich zabijać, wystarczyło kolbą uderzyć ich i działało tak samo jak ten magiczny granat. Więc po prostu najważniejsze było, aby nie strzelać. No tak, widać, doktorek. Uratowaliśmy go przed jednym złem, ale nie uratowaliśmy go przed śmiercią, więc... Uratowaliśmy go przed nim samym. Wbijamy na pokład. Chyba, że się zgubiłem. Tak, tak. Idziemy pogadać z Garusem, bo mam wrażenie, że w ogóle jakbyśmy zupełnie inne tematy rozmawiali. Nie o to w tym wszystkim chodziło, Garus, nie? Też nie ogarniam, co się tu wydarzyło i kto strzelił. Jesteś dumny z siebie, z misji? Komandorze, ja... W czym mogę pomóc? Co się dzieje? To Saren. Zaczynam się zastanawiać, czy kiedykolwiek go znajdziemy. Zawsze jest o krok przed nami i ma te swoje cholerne gety. Zbliżamy się do celu, Garus. Znajdziemy go. Chciałbym mieć twoją pewność siebie. Po prostu nie mogę znieść myśli, że się wymknie po tym wszystkim. Wiem, że robisz wszystko, co w twojej mocy. Jeśli ktokolwiek może go złapać, to tylko ty. Ale jeśli tylko mogę w czymś pomóc, w czymkolwiek, powiedz mi tylko, co mam robić, a zrobię to. Doceniam twoją troskę, ale znajdziemy go. Po prostu bądź gotów, kiedy przyjdzie co do czego. Tak jest, ser. Będę gotów. Czy mogę cię o coś spytać, komandorze? O co chodzi? Czy nie obawiasz się, że Rada może chronić Sarena? To znaczy, już wcześniej się nie śpieszyli. A co jeśli go znajdziemy, sprowadzimy do Cytadeli, a oni nic nie zrobią? To chyba nie było pytanie. Co masz na myśli, Garus? Cóż, może nie powinniśmy dawać im tej szansy, komandorze. Saren jest zbyt niebezpieczny, żeby go trzymać przy życiu. Zbyt wiele mogłoby się wydarzyć. Mógłby uciec. Rada mogłaby go wypuścić. Jeśli go znajdziemy, jestem za tym, żeby powstrzymać go na pewno. Na zawsze. Takie rozwiązania. No zobaczymy. Jeśli Saren nie posłucha głosu rozsądku, jeśli mnie do tego zmusi, zabiję go bez wahania. Ale tylko wtedy. Ale po co utrzymywać go przy życiu? Dawać szansę na ucieczkę lub przekonanie Rady? A co z getami? Mogą próbować go uwolnić. Zastanów się. Wiemy coś o planach Sarena, ale wciąż za mało. Jeśli zabijemy go teraz, nie dowiemy się więcej. Tak. Ale naprawdę sądzisz, że jest coś więcej? Poza tym, że kompletnie oszalał? Może tak, może nie. Wolę nie ryzykować. Tak, ser. Jesteśmy widmem, ale nie chcesz pogadać o doktorku? Komandorze, dobrze cię widzieć. Spoko, czyli co tu znowu? Każdy ma coś nowego do powiedzenia? Ashley? Jestem zaskoczona, widząc cię tutaj. Myślałam, że będziesz rozmawiać z tą... jakiej tam... Sony? Mm.
Zastanawia mnie ta aż, no ale okej, o co ci chodzi? Z Liarą? Czemu tak pomyślałaś? Krążą plotki, że coś do niej czujesz. Rozumiem. Regulamin zabrania fraternizacji. A ona ma czym oddychać. Znaczy, słyszeliśmy już jakby tę rozmowę, więc dziwne, że raz jeszcze to mamy, ale zobaczmy, jak przejdziemy przez nią trochę inaczej, nie wybierając górnych dróg, tylko środkowe drogi. Myślisz, że jestem zainteresowany Liarą, ponieważ tylko z nią mogę się umawiać? A więc jesteś nią zainteresowany. Oczywiście to może być tylko pozór. Córka dyplomaty obcych tutaj. Wymarzona sytuacja, żeby coś ugrać. Tak czy inaczej, może po maluchu. Tak dla zdrowotności. O! Wyjątkowa okazja. Coś w końcu innego i coś konkretnego. Okazja. Z jakiej to okazji? Dzień rozejmu. Data zakończenia wojny pierwszego kontaktu. Ponieważ jestem tu jedyną z Williamsów, pomyślałam, że cię zaproszę. O, miło. Dziwnie obchodzić takie wydarzenie. To było 26 lat temu. Ja nie całkiem obchodzę ten dzień. To raczej obowiązek. Nie mów, że nie wiesz nic o mojej rodzinie. Nie ma tego w moich papierach, czy gdzie tam zaglądasz? Są czyste. W twoich papierach nie ma praktycznie nic. Świetne wyniki i lista dennych przydziałów. Denne przydziały mają swoją przyczynę. Jestem wnuczką generała Williamsa, dowódcy garnizonu Shanxi podczas wojny. Jedynego człowieka, który poddał się obcej rasie. Rozumiem. Stąd to zaangażowanie. Williams musi być lepszy od najlepszych, aby uniknąć podejrzeń. To właśnie powiedział mi ojciec, gdy przeszedł na emeryturę. Trzeba szczególnej głupoty, by robić w branży, w której twoja rodzina ma przejebane. Przepraszam. Nie pozwolę, żeby nasze nazwisko widniało obok Arnolda czy Quislinga. Dziadek? Co stało się z twoim dziadkiem po wojnie? Pozbawili go dowództwa, gdy tylko Shanxi zostało wyzwolone. Sprowadzili go na ziemię w kajdanach, ale nie było żadnego procesu. Po cichu zdegradowali go i posadzili za biurkiem. Rok później poszedł na emeryturę. Resztę życia spędził pracując na budowach. Czasami mówi się o próbach oficjalnego oczyszczenia jego pamięci. Nigdy nie dochodzą do skutku. O ile pamiętam, twój dziadek wytrzymał dość długo. Pierwszy atak Turian zniszczył orbitale. Potem siedzieli na orbicie, zrzucając skały na wszystko, co się ruszało. Dziadek rozproszył wojska, ale kiedy oddziały przybywały po zapasy, Turianie niszczyli cały kwadrat miasta, żeby je zlikwidować. Cywile umierali, jego żołnierze głodowali, nie było kontaktu z dowództwem. Tak więc poddał garnizon. Powinienem sam się domyślić. Nie wiem jednak, jak mogę ci pomóc. Spójrz na mnie, Shepard. Czy kiedykolwiek prosiłam o pomoc? Nie chodzi o to, że nic złego mi się nie przytrafia. Może kiedyś opowiem ci o paru sprawach. Na razie jednak niech tak zostanie. Nie potrzebuję ramienia, na którym mogłabym się wypłakać. Rycerza, który mnie uratuje. Taka właśnie jestem. I lepiej, żebyś się z tym pogodził. No więc jeszcze cię kręcę? Baba po przejściach? Nie potrzebujesz rycerza, to idziemy do Coni. Co ze mną? Jesteś mną zainteresowana? No wiesz, ciężko się zorientować. Może tak, może nie. Chyba byłeś zbyt zajęty ratowaniem galaktyki i innymi takimi bzdurami. Ale zaraz, kiedy uratujemy galaktykę, może przymierze weźmie się w garść. Zacznie zachowywać się jak prawdziwy rząd. No to... przymierze jest w porządku. Ruszajmy na ratunek. Nie kłóćmy się. W takim razie lepiej ruszajmy. Wygląda na to, że mam na co czekać. Na więcej niż myślisz. Niedługo zrobi się tu nieciekawie. Ale nie martw się, Shepard. Będę cię ochraniać. Kurczę, zaczynam się gubić. To nie było romansowanie, tylko o przymierzu rozmawialiśmy. Mam nadzieję. Musimy iść do Coni to przegadać jeszcze. Widać, że bezpiecznie chyba jest najpierw odwiedzić Conię, a później iść ewentualnie do Ash. Co myślisz o ostatniej misji? Podziwiam tych kolonistów. To najgorsze. Gdybym miała wybór, spieprzałabym stąd. Porozmawiamy później, Williams. Będę czekać, szefie. Porozmawiamy, czyli widać, że chyba za każdym razem, jak zmienimy układ, warto z nimi pogadać. Shepard? Albo i nie. Wrex? A może tylko Conia i nasza Ash jest taka rozmowna tutaj w okolicy.
I do nich warto nieco częściej zaglądać. No zobaczmy jeszcze Tali. Zbliżamy się do końca, prawda, Shepard? Tak. Jesteśmy coraz bliżej. Już niedługo. Wkrótce wszystko się skończy. Na pewno znajdziesz kanał przed nim. Wierzę w to. Musi tak być. A kiedy to wszystko się skończy, kiedy wrócę z pielgrzymki, z dumą będę mogła powiedzieć, że brałam w tym udział. Bez ciebie nie dalibyśmy rady, Tali. Wielu traktuje Quarian jak istoty drugiej kategorii. Chcą tylko, byśmy wrócili do naszej floty i zeszli im z oczu. Ale ty nie. Dzięki tobie poczułam się jak członek załogi. Mogłam z tobą porozmawiać jak równy z równym. To dobrze o tobie świadczy. Chcę ci za to podziękować. Zasłużyłaś na to, może tak bezpiecznie. To nie jest żadna przysługa, Tali. Jesteś tutaj, bo pomagasz nam w wykonaniu misji. A każda pomoc się przyda. Nie martw się. Zawsze możesz na mnie liczyć. To dobrze. Muszę to już dobrze. Iść. Do zobaczenia. Przenieśmy się szybko jeszcze do Coni, bo czuję, że tam może być ciekawie, ale... Czy te rozmowy zawsze są takie trudne, czy... Kurczę, Shepard, no gdzie się nie obrócisz, to każda zazdrosna tutaj jakieś plany. A niby gra bazuje na życiu. Nic, czas się zapisać na siłownię do dobrego fryzjera i przede wszystkim stać się widmem. Mam wrażenie, że chcesz spytać o coś jeszcze, komandorze. Porozmawiajmy poważnie. Lubię z tobą rozmawiać, Liaro. Niezależnie od tematu. Miło, że znajdujesz dla mnie tyle zrozumienia, Shepard. Jestem ci za to wdzięczna. Wiem, jakie legendy krążą o mojej rasie. Znam plotki o rozwiązłości Asari, ale zapewniam cię, nie mają oparcia w faktach. Nasze związki wiążą się zazwyczaj z bardzo głęboką, duchową przemianą. Traktujemy zjednoczenie z szacunkiem. W twoich ustach brzmi to wyjątkowo. Połączenie to więcej niż związek. To jedność, która wykracza poza fizyczny wszechświat. Dwoje staje się jednym. Myśli i zmysły stapiają się ze sobą. Tożsamości przeplatają się. Wspomnienia i uczucia splatają się, związują w ekstazie. To nie przypomina żadnego innego doznania. W niektórych wypadkach takie wydarzenie potrafi całkowicie zmienić życie. A to działa w dwie strony, czy tylko ty tak na tym korzystasz? Brzmi niesamowicie. Czy chcesz powiedzieć... Nie rozumiemy się chyba. Przepraszam, Shepard. Próbuję wyjaśnić, dlaczego byłam taka powściągliwa. Połączenie to coś więcej niż seks. To esencja mojego gatunku, sposób, w jaki my, Asari, funkcjonujemy jako grupa. Dlatego właśnie jeszcze nigdy... To znaczy, dlatego właśnie musimy bardzo ostrożnie dobierać partnerów. Nie do wiary. No czasem bycie tym złym aż kusi, żeby zobaczyć, w jaką stronę to pójdzie. Taka ścieżka badasa, ale spokojnie, dobra, nie ma pośpiechu. Rozumiem. Nie śpiesz się, Liaro. Mam tylko 106 lat. Według standardów Asari to dopiero próg dorosłości. W dodatku większość z tego czasu spędziłam nad badaniami. Nigdy naprawdę o tym nie myślałam. Dopóki nie spotkałam ciebie. Jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, Shepard. Ale z tym wszystkim, co się stało, z Sarenem, z getami, ze żniwiarzami, nie wiem, czy to dobra chwila. To ciężkie czasy, Liaro. Może gdy już będzie po wszystkim. Cieszę się, że rozumiesz. Stawka jest zbyt wysoka. Musimy odłożyć uczucia i skupić się na powstrzymaniu Sarena. Wolałabym, żeby sprawy wyglądały inaczej, ale życie wymaga poświęceń. Proszę, porozmawiajmy o czymś innym. 106 lat wydaje się Muszę bardzo już. Ciekawe. Do widzenia, Shepard. Jeżeli to jest dopiero początek dorosłości, no to... Ach, te Asari. Ciekawe życie, tak? Trzeba najpierw setkę przeżyć, żeby w ogóle wkraczać w dorosłość. Jakie to by było brutalne z naszej perspektywy, jakby do, powiedzmy... No licząc w ten sposób, 150 lat to trzeba było w szkole siedzieć, uczyć się. Chociaż no nie, ona już jako dziecko poszła robić swoje badania. To skomplikowane. Chyba nie tak łatwo to porównać z ludzkim życiem.
No dobra, ale jak jesteśmy już tutaj, w tych okolicach, to warto by było chociaż w tym jednym układzie zbadać wszystkie planety, bo może kryje się tu coś ciekawego do zbadania. Tu standard. Lecimy dalej. Tu coś było niedaleko, w Klaugonie. I dalej bez żadnych większych nowości, oprócz tego, że 100 księżyców posiada. Cóż tu jeszcze macie? W Matole. O! Dokonano kilku prób sporządzenia map Matol, ale nigdy nie odniesiono sukcesu. Wedle normalnych standardów jest to mała, skalista planeta posiadająca gęstą atmosferę składającą się z dwutlenku węgla i argonu. Zaskakująco wysoką ilością pary wodnej, mgły i deszcze są częstym widokiem na martwej, jałowej powierzchni. Warunki panujące na Matol są na tyle przyjazne, że jest kandydatką do terraformowania, jednak jej niska masa i silne promieniowanie niebieskiej gwiazdy Herschel plasują je na dole listy. No dobra, też nic nie ma do badania. I żadna planeta do tego, żeby wylądować na niej. Okej. Okay. To widzę, że też standard. Staram się o prawo do prowadzenia pracy wydobywczych na niej. To przenieśmy się, żeby już te pogranicze Keplera w całości załatwić. Przenieśmy się jeszcze na Newtona. Być może znowu Getty będą chciały jakąś pułapkę na nas zostawić. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Otrzymałem informację, która z pewnością was zainteresuje, komandorze. Ktoś zabija naukowców, którzy niegdyś pracowali dla Przymierza. Zanotowaliśmy 4 zgony w ciągu ostatniego miesiąca. O proszę. Teraz ten głos tak trochę mi się skojarzył. Co prawda nie musi być to właściwy trop, ale wraz z tym nałożonym efektem kojarzy mi się z naszym Deadmanem w Death Stranding. Ten taki grubasek, fajny, przyjemny. Czym mogę pomóc? Chciałbym się zająć tą sprawą, admirale. Wiecie coś na ten temat? Znaleźliśmy powiązanie między naukowcami i wami, komandorze. Wszyscy pracowali parę lat temu nad tajnym projektem. Na Akuzę. Co to jest Akuzę? Nie mogą być powiązani z tym, co się stało na Akuzę. Te miażdży paszcze zabiły dziesiątki żołnierzy. I jeżeli to nie był przypadek, musimy wyjaśnić sprawę. Komandorze, Shepard, decyzja należy do was. Po prostu pomyślałem, że chcielibyście wiedzieć. Został jeszcze jeden naukowiec, który pracował nad tym projektem. Doktor Wayne. Przysyłam współrzędne. Powodzenia! Piąta flota, bez odbioru. Piąta flota. Flotę to my chcemy za miesiąc, za to latanie po planetach. Czytanie tego wszystkiego, podróżowanie, badanie. Seasmos to karłowaty lodowy świat, którego powierzchnia niemal w całości składa się z zamarzniętej wody. Normalnie tak mała planetoida nie kwalifikowałaby się do włączenia jej do map systemu, ale składające się z kryształków lodu niezwykle duży i piękny pierścień planety uczynił z niej popularny temat dla artystów. Pierścień ten jest wynikiem ukośnego uderzenia w równik, które pozostawiło duży rów i wyrzuciło ogromne ilości roztopionej wody do atmosfery. Pierścienie są tymczasowym zjawiskiem, które ulegnie całkowitemu rozpadowi na przestrzeni kilku tysięcy lat. Okej. Okay. Bardzo tymczasowe, ale ładne, ładne. Klenukry. O kurczę, tu... O, a tam chyba nie mogliśmy przeprowadzić badań, ale wrócimy. Klunkry to skalista lodowa planeta o atmosferze składającej się z chloru i argonu. Zamarznięta powierzchnia składa się głównie z potasu ze złożami żelaza. Klunkry słynie z tego, że została wzięta w posiadanie przez ekscentrycznego wolusjańskiego miliardera. Kumana Szola. Twierdzi on, że dostąpił wizji nad istoty, która kazała mu szukać na klunkrach zaginionych krypt istot ze światła. Te istoty zostały ponad stworzone u zarania dziejów, by chronić organiczne życie przed syntetycznymi, diabelskimi maszynami. Kosztowne prace wydobywcze prowadzone przez Szola na toksycznych powierzchniach klunkrów zajęły już 20 lat. Żaden rząd nie cenił sobie tego świata na tyle, by wypędzić zeń małą armię najemników Szola. Okej. Okay. Skany planety Klnokry, żeby nie było, wykryły kokpit wolusjańskiego statku handlowego. Nie ma śladu po reszcie konstrukcji, ale oddział ratunkowy znalazł jedno z pism matki Dilangi w systemach statku. I świetnie. Mamy matkę Dilunga. Tutaj nie było badań. Okej. Okay. Wydaje mi się, że pominąłem jedną planetę z tej strony. Jurko!
O, coś krótkiego. Chociaż tyle. Przekonany w jedną stronę. No dobrze, mało badań tu mamy. I tu możemy wylądować. Mimo iż powierzchnia planety Ontarom jest bardzo gorąca, to azotowo-tlenowa atmosfera i rozległe płytkie morza sprawiają, że jest idealną kandydatką do zamieszkania przez większość znanych gatunków. Wow, niestety orbita Księżyca Tunnel jest w stanie powolnego rozkładu do momentu scalenia się z systemem. Jej bliskość zaczyna wywoływać efekty pływowe, a jej obrót w polu magnetycznym planety Ontarom generuje coraz potężniejsze burze elektryczne. Wprawdzie niektórzy sugerowali, że należałoby ustawić napęd efektu masy, który uczyniłby Księżyc lżejszym i skorygowałyby jego orbitę, jednak skala takiego projektu, dziesiątki tysięcy napędów, które kosztowałyby tyle, że doprowadziłyby do bankructwa rządy wszystkich ras Cytadeli, czyni go niewykonalny. Podjęto jednakże międzyrasowy wysiłek, by skatalogować i zachować unikatową genetyczną różnorodność młodej biosfery planety Ontarom. Korporacja Exogeni oraz Heiwan Genomics prezentują przymierze w tym przedsięwzięciu. Okej, okay, lądujemy, zobaczymy, czy tak ładnie tu rzeczywiście. Z opisu zachęcająco. Sonia, ty lubisz badać, więc chodź do oddziału Igarus. My też już polubiliśmy. Chyba taki nasz najczęstszy oddział. Ashley i Kaidena trochę szkod. Całkiem tu jasno, całkiem tu miło. Cóż to mamy? W prawo, w dół. No to tak stały kierunek obierzemy. Jeszcze zróbmy sobie rundkę po okolicy, ale tu chyba nic nie ma. Nie, nie. I mapy też tutaj. Jeszcze spójrzmy z daleka, ale raczej też nic nie wygrywają, bo czasem te minerały można w takich nietypowych punktach znaleźć. Nie chciałem polecieć za daleko. Ale tu nic nie widzę i tam też nic nie widać w oddali. Dobra. Więc jedziemy, jak się teraz ustawić? Lewo, idealnie lewo. Czyli gdzieś tam cała naprzód. Zawsze można wygodnie znacznik ustawić, jeżeli się zgubimy. Ale my się nie gubimy, dojedziemy do celu. Jeszcze przed zachodem słońca, jeżeli to w ogóle zachodzi słońce. Chyba. Gdzieś tu wjechał. Nie, jest idealnie. No mówię, że my się nie gubimy, tylko teraz kwestia, czy na pewno uda się przejechać. Czasem można mieć wątpliwości co do tego. Turbo spoko, ale nie obraziłbym się, jakby było chwilę dłuższe. To dałoby nam sporo możliwości. Biedroneczki? Co to są za robale? Nie są na czerwono, to i my nie będziemy... Oczywiście. Co oczywiście? Gotowa. Ej, biedroneczki. No tak, bo tu miała być ładna flora, fauna, tak? Zwłoki, turianina. No cóż, ale i tego szukamy w misjach pobocznych, więc bardzo dobrze, że się trafiły. Nie jest jasne, co spotkało go, ale okej. Okay. Miał przy sobie starożytną papierową książkę z wytłoczonymi na okładce insygniami posterunku. Dobra. O, coraz więcej nam płaca. Coraz szybciej krogańskie jądra będą w naszym posiadaniu. Wejdź na pojazd, Mako. To jedźmy jeszcze. Co tu mamy? Cel podróży ustaw. Leć przed siebie. Oj, oj, oj. Tylko, żeby po trupie nie rozjechać, bo to trochę tak nie na miejscu by było. W sumie, jeżeli zabijemy Geta, rozjeżdżając go, to czy jednocześnie to oznacza, że jeździmy po trupie, a tym samym doprowadzamy do takiego jakby bezczyszczenia zwłok? Czy skoro był żywy, jeżeli wpadał pod nasze pierwsze koło, to nie miało to miejsca? I to są problemy moralne. Garusie, widzisz? A nie tam twoje, tam czy doktorka. Ubić, nie ubić. Tam na dole ładna powierzchnia. Nie wiem, czy nie będziemy musieli się udać, ale póki co trzymajmy się góry. Jednak łatwiej jest zjechać z góry na dół niż odwrotnie. O, dobra. Już myślałem, że
przed nami wąwóz i inne problemy. Chyba jest ok. Dzień dobry. O, widzę coś czerwonego. Lubię to. Nie wybuchnie? Rozpocznij omijań. Podpowiadacie, że nic się nie stanie. Ostatnio przetestowaliśmy pomyłkę, jedyna jest możliwa, ale nawet bez tego zawsze jest opcja na obniżel, czyli warto po prostu zawsze sobie odpalać to. Tylko trzeba za nami, jeżeli był jakiś skał do przeskanowania. Zróbmy takie szybkie spojrzenie. Góry ładne, takie, że warto by było objechać, ale mapy w żaden sposób nie zachęcają. Dobra, jedziemy do tych czerwonych kropek. Może to zasadzka, więc czegoś byśmy się tutaj nowego doczekali. To wygląda jak baza getów. Czekaj, coś ty taki rozstrzelany. A ty, panie snajper. Idealnie. Mam nadzieję, że tam nie ma dobrych i teraz po prostu... Tak będzie prosić. Te skrzynie idzie rozwalać. Jakbym wiedział od razu, tam jeszcze jakby ktoś siedział. Dobra, w samym momencie dowiemy na miejscu, o co tam chodzi. Tylko, że jak zabiliśmy kogoś dobrego. Albo przewozili żywe zwierzęta z tej planety. W kontenerach. Wiecie, że wy z takim czymś na mako tu startujecie, najemniku? O, i są minerały za nimi. Ale co ciekawe, to może idzie to rozwalić? Rozumiem. Ja nie, ale spoko. Konsola do wejścia. To jest to miejsce z tym doktorkiem, o którym mówili? No to doktorka chyba już nie ma. W ogóle wygląda jak z jakiegoś Halo. By się urwał. Bierz wszystko. Granaty. Nareszcie ktoś z czymś dobrym do nas wyszedł. Wadliwy przedmiot. Dobre to, że jak wadliwe, to można otwierać. Bez problemu. Wszyscy korzystają z innej firmy, jeżeli chodzi o produkcję drzwi. Oj. Widzę to. Hej. Komora jonowa. Go. O nie! Jest ich więcej. Dobra, cyk i odkształcenia. My odpalamy nam wszystkim pancerze i jesteśmy szczęśliwi. Tu mamy ich jeszcze. O kurczę, to jest więcej takich najemników jak tamten. To nie był zły pomysł z tym, tylko... Moment. Które miał tu tarcze jeszcze z was? A, nie macie tarczy. Zablokowane, ale się wbiliśmy w sam środek zabawy. Dobra, to odpalmy sobie chociaż niewrażliwość. Gdzieś tu jeszcze najemnicy biegają. Oj! No, daliśmy się trochę zajść z różnych stron, ale chyba jakoś to wraca w miarę do normy. Odpal tarczę. Leci! Granat leci! Dobra, mamy to. No nie za często wchodzimy w tak sam środek spotkania, ale chyba jest, prawie jest, bo tam jakby ktoś jeszcze żył. No ludzie, to nam nabiliście poziom i ciśnienie. Przez chwilę myślałem, że jest blisko. Najemnik, snajper? Wow! To tyle. Łatwa deszyfracja. Więcej przyjemności. Weź wszystko. Najgorzej, że później to jest takie trochę pracochłonne wymienianie tego. To już koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Skąd ty znasz takie otwory, dziewczyno? Ale później tego się nie wymienia wcale tak szybko, łatwo i przyjemnie. Ale cóż, no tego już nie mogli w remasterze poprawić. Więc zredukuj do mnie żelo. Wszystko co ma piątkę w nazwie, to już sobie można wraz z flotą zredukować do omniżelu.
to jest wyjście, czy ja powiem... Nie, no. Cofnijcie się! Nie mam nic do was! Chcę tylko dorwać tego bydlaka! Pomocy! To wariat! Panie Dumps! Jest pan szalony! Stul ryj! Nie musisz kłamać! Nie musisz... Shepard? Mój Boże! Shepard, to ty? Przecież nie żyjesz. Kurczę, zabiliśmy twoich kumpli. Tumps! Przecież byłeś na Akuzę. Widziałem, jak miażdży paszcza cię połyka. Zabrali mnie, Shepard. Naukowcy się... Nie wierz mu! To gadanina szaleńca! Widzisz? Przeprowadzają testy na miażdży paszczach. Pozwalają tym stworom atakować nas tylko po to, by móc je zbadać. Obudziłem się zamknięty w celi. Naukowcy byli zachwyceni, że przeżyłem. Nareszcie mogli przeprowadzać kolejne eksperymenty. Tumps, nie widziałem nikogo. Gdybym cię zobaczył, wróciłbym na pewno. Przysięgam. Nie możesz mu wierzyć! Nie ma żadnych dowodów! Domagam się uczciwego procesu! On tam był, Fagasie! On zna prawdę! Oni są częścią jakiejś organizacji, która potajemnie przeprowadza takie testy. Nazywają się Cerberus. Ten człowiek zasłużył na śmierć, Shepard! Za ciebie, za mnie i za wszystkich z jednostki! Jesteś ze mną? Tak, ale to nie jest sprawiedliwość. Tumps, jesteś lepszy i zasługujesz na coś więcej. Nie rób tego. Nie mów mi, kim jestem! Wyszedłeś z tego z kilkoma draśnięciami! Reszta jednostki zginęła, a ja przez lata byłem torturowany. Nie możesz mnie osądzać. Nie masz do tego prawa. Tumps, gdybym wiedział, że żyjesz, pomógłbym ci na Akuzę. Nie wiedziałem. Teraz muszę to zrobić. Pozwól mi. Dobrze. Nie jestem mordercą. I nie zrobią ze mnie mordercy. Pod warunkiem, że on stanie przed sądem. Może wtedy ucichną krzyki. Nie wiem. Te bydlaki nie będą cię już krzywdzić. Joker, przekaż flocie, że potrzebujemy transportu. Tak jest, komandorze. Tumps wpatruje się ponuro w podłogę, zatopiony we wspomnieniach. Popychasz naukowca w kierunku drzwi. Twoja misja została wykonana, teraz wszystko w rękach sądów przymierza. Szybko nas wygnali z tego bunkra. Ale cóż, no wygląda na to, że to wszystko, co nas mogło tu zainteresować. Nie ukrywam, że bardzo ciekawe zdarzenie i grzechem by było nie dojść do tego. Bardzo... dziwne powitanie, czy reakcja jak na to, że spotkaliśmy kumpla po latach, o którym myśleliśmy, że zginął, ale no cóż, jesteśmy widmem, musimy być trochę takim bezuczuciowym gościem. To jeszcze na koniec, złożę palladu, zabierzemy dla teściowej. To damy, tam dostanie palad ołów, będzie miło. Udało ci się zabrać duże złoże paladu. A tym samym kolejna planeta zeskanowana i my możemy wracać na... Idę. Możemy wracać na pokład Normandii i zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. W następnym polecimy chyba znów na jakieś misje poboczne, bo z tego co podpowiadacie, to powoli zbliżamy się do końca, jeżeli chodzi o główne rzeczy. Za to z przydziałów jeszcze trochę nam tutaj... pozostało kwestie, a nie ukrywam, że są bardzo fajne. O, tutaj te gazy wspomniane. Metale ciężkie, inne takie. Więc jest co robić, ale to wszystko jeszcze przed nami. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.